Uwielbiam szlamy. A co to? Co? Gość z lodami przyjechał. Jakiego chcesz loda? O, wodnego. Albo czekoladowego. Albo nie, wodnego. Pospiesz się, zaraz odjedzie. Czekoladowego, tylko bez nerwów. Zadowolona? Leniwiec. Nie dostaniemy żadnych lodów. Ale nic się nie stało. Zawsze tak mówisz. Mam już dosyć twojego marudzenia. Chodź, zróbmy trochę lodów, bo zaraz mi mózg pęknie. Nie mogłaś tak od razu? Cześć wszystkim! Dzisiaj zrobimy maszynę do lodów. Cześć! Zgadza się. Zaczniemy od wycięcia boków maszyny. Tylko ostrożnie i bez pośpiechu. Ale się guzdrzesz. Pomogę ci. Inaczej to nam zajmie całą noc. Bardzo proszę, szybki Bilu. Na tych częściach tektury są zaznaczone wymiary. Pamiętajcie, uważajcie z nożykiem. Dobra, założę się, że wytnę wszystko, a ty będziesz męczyć się z jednym kawałkiem. Ale się chwali, nie? Ale trzeba przyznać, że naprawdę szybko tnie. A w czym wy jesteście najlepsi? Piszcie w komentarzach. Teraz wycinamy bazę zgodnie z wymiarami. Zrobiliśmy już dużo rzeczy z tektury, ale pierwszy raz połączymy ją z lodami. Wszystko przykleimy do tej części. Z drogi, Su! Jestem! I skończyłem wycinać! Nawet zrobiłem tylne drzwiczki! Brawo! Brakuje nam górnej części, ale dojdziemy do niej. No dobrze, przyklejmy! Hurra! A jak? Składamy naszą maszynę. Najpierw klej, a teraz tektura. Ostrożnie i powoli. Su, co tak długo? Daj, pomogę ci. Jak? Jest tylko jeden pistolet. Zobaczysz, połóż boki na stoliku obok podstawy. Już. Abrakadabra! Magia. Fajne. Żadnych przerw. Praca. Chcę lody. Okej. Poczaruj jeszcze trochę. W końcu jestem mistrzem. A skromność to twoje drugie imię, prawda? Co masz na myśli? Jestem najskromniejszym ślamikiem na świecie. Wiadomo. Co tak długo? Wystarczy magii na dzisiaj. To z nerwów. Wróćmy do starych metod. Nakładamy klej. Wygląda nieźle. Dasz radę, Su. Jesteś prawdziwym magikiem. Voilà. Gotowe. Czasem umiejętności są lepsze od magii. Złóżmy wnętrze. Zaczniemy od tych części. Będą nabierać lody. Tak. Musimy zrobić otworki w przedniej części, na przyciski. Możemy to zrobić ołówkiem. Łatwe. Jeszcze nie ma przycisków. Sam, to zajmie chwilkę. Ta chwilka już trochę trwa. Sam, czemu tak marudzisz? Nie spieszy nam się. Nie? Mnie się spieszy. Ileż mam czekać na te lody? Przez ciebie przegapiliśmy pana z lodami. Potrzebujemy dwóch takich pomp. Włożyłam je w styropian, żeby nie hałasowały. Jedna będzie na lody czekoladowe, a druga na... waniliowe! Dokładnie. Do każdej z nich potrzebujemy baterii. I kabelka! Tak jest. Nieźle, Sam. Chcę lody! Lepiej użyć kabli z różnymi kolorami, żeby ich nie pomylić. Na przykład czarny i czerwony. Albo niebieski i żółty. Każdy jest dobry. Jakie kolory wy lubicie? Przydadzą się takie dwa. Tutaj kładziemy mechanizmy. Podłącz kable, Su. Zaraz wracam. Okej, nie mogę się doczekać. Poproście dorosłych o pomoc. I wszystko gra. Teraz weźmiemy pojemniki próżniowe na lody.
Nadadzą się. Teraz potrzebujemy rurek do pomp. Powinny pasować. Świetnie. Robimy otworki w pokrywkach. Średnica otworów powinna być mniejsza od rurek. Żeby zrobić próżnię? Tak, inaczej maszyna nie będzie działać. Uważajcie z wiertłem, albo poproście dorosłych o pomoc. Suzy, przynieść już lody? Nie sami. Szybko się rozpuszczą. No dobra, ale są już w lodówce. Jakie to lody? Powiesz naszym widzom? Najsmaczniejsze na świecie. O, to dobrze. Nie mogę się doczekać. Zastanów się, jak zaczepimy rożki. Sprawdzę pudła. Masz w nich tyle rzeczy, że nie zdziwiłabym się, gdybyś przyniósł słonia. Nie, też nie. Może w tym koszu? Nie, na pewno nie. Tylko sprzątnij wszystko, jak już znajdziesz. Znalazłem. Proste i stylowe. To przyklejamy. I proszę bardzo. Rzeczywiście proste. I idealnie pasuje. Teraz wystarczy przykleić górę z giętkiej tektury. Ale jak włożymy lody, skoro wszystko zakleimy? Zapomniałeś już? Zrobiłeś małe drzwi. Przez nie włożymy pojemniki z lodami. Wypadło mi z głowy. Faktycznie. Nie uważasz, że nasza maszyna wygląda na smutną? Faktycznie. Musimy ją przyozdobić. Znalazłem kilka przydatnych rzeczy. Nie wiedziałam, że je masz. No, sam nie wiem, dlaczego je mam, ale przydadzą się. Tu będzie wanilia. A tu czekolada. Żeby nie pomylić jednego z drugim. Tak na wszelki. Może to też przykleimy? No pewnie. Proszę, przynieś teraz rożki. Już idę. Jestem. Już tu jest smak rożków z lodami. Wiem, szybki Bilu. Za chwilę będzie gotowe. Przedstawiam jedyną w swoim rodzaju maszynę na lody. Su, do prezentacji. Czekoladowe są bardzo dobre. Gdzie się nauczyłeś robić takie lody? Jeden z przepisów mojej babci. Nic dziwnego, że nie chcesz powiedzieć. To jak rodzinny skarb. Może kiedyś. Teraz cieszmy się smakiem naszych lodów. Masz ochotę na drugą porcję? Raczej nie. Nie. Inaczej wybuchnę i zostanie po mnie plama lodów. Nie sądzę, żeby tak miało być. Czas pożegnać się z widzami. Na razie. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Klikajcie kciuka i subskrybujcie nasz kanał. I pamiętajcie o dzwoneczku powiadomień, żeby być na bieżąco. Na razie!